Dzień dobry Państwu. Dziękuję za obecność i za już awansem za pytania, które Państwo będą mieli. Nasza konstytucja jest, co dla tych, którzy jej nie czytali dokładnie, zawsze z zadziwieniem, jest przesycona gospodarką. Termin gospodarka pojawia się w Konstytucji 20 razy, termin własność 9 razy, ale obok tego mamy szereg innych przepisów, które regulują kwestie pracy, kwestie różnego typu zawodów, samorządu zawodowego, związków zawodowych, a więc są to również kwestie silnie związane z kwestiami ekonomicznymi, gospodarczymi. Ponadto mamy w Konstytucji odrębny rozdział, który dotyczy kwestii finansowych, a więc gospodarka i finanse. O finansach mowa też jest w drugim rozdziale Konstytucji, gdzie jeden z obowiązków nałożonych na obywateli to jest płacenie odpowiednich przewidzianych ustawami danin. W rozdziale o finansach z kolei ustawodawca precyzuje, jakie warunki musi spełniać prawo finansowe. Stąd nie dziwne, że wcale dużo orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tych spraw. One żywo interesują w kontekście ochrony praw własnościowych, majątkowych, ale nie tylko. I poszczególnych obywateli, i grupy obywateli, czy to zawodowe, czy to związkowe, czy jeszcze jakieś inne. Szereg kwestii spornych i tych spraw też jest w ciągu roku kilka, zawsze w każdym roku jest kilka, dotyczy sporów majątkowych między organami samorządu terytorialnego a władzą centralną, rządową i tutaj też jest bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza, że jest naturalna tendencja, zresztą nie tylko Polska, w tych takim swoistym ping-pongu między władzą centralną a władzą lokalną, terenową, która to władza centralna chciałaby, żeby organy samorządu miały szereg nowych obowiązków, zwłaszcza takich, z którymi sobie nie potrafi poradzić, ale przepisy ustaw delegujących te obowiązki, nazywane czasami uprawnieniami, z reguły są puste, jeżeli chodzi o źródła finansowania tych nowych zadań. To są bardzo poważne kwestie konstytucyjne, z którymi musi radzić sobie Trybunał. Tutaj można powiedzieć, że szczególnie blisko nam jest wówczas do orzeczeń, jakkolwiek na ile to jest możliwe, Trybunał chce i myślę, że unika takiej roli prawodawcy pozytywnego, czyli takiego, który wytycza normy prawne, a nie tylko orzeka o tym, czy kwestionowana, zaskarżona norma jest, czy nie jest zgodna z konstytucją. Bardzo dziękuję pani sędzi Gintowt-Jankowicz, że zgodziła się wziąć udział w tej konferencji. Raz dlatego, że jest profesorem prawa finansowego, a dwa, że przez wiele lat była twórcą i osobą, która kształtowała kadry najbardziej wykwalifikowane administracji publicznej w Polsce, a więc te, które decydują także o życiu gospodarczym. No i też jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego była jako sprawozdawca autorką kilku naprawdę ważnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego i w tym momencie, w tym miejscu oddaję głos pani sędzi. Pani sędzio, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Temat naszego dzisiejszego spotkania, ja troszeczkę przedstawiam akcenty w stosunku do anonsu, który był wcześniej przez nas emitowany, mianowicie finanse publiczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, a także pozycja Centralnego Banku. Te proporcje są związane z, powiedziałabym, ilością i aktualnością naszego orzecznictwa. Otóż orzecznictwo Trybunału w ostatnich latach również, ale na przestrzeni wszystkich dziesięcioleci już funkcjonowania Trybunału, jednak te proporcje są nieporównywalne. To znaczy Trybunał jest konfrontowany z problematyką finansów publicznych, równowagi budżetowej w bardzo licznych sprawach, podczas kiedy kwestia banku centralnego pozostaje zdecydowanie mniej eksponowana. I teraz tak, kilka zdań, to zajmie mam nadzieję parę minut. W pierwszej kolejności muszę pokazać Państwu to, o czym wspomniał Pan Prezes, to znaczy jakie jest miejsce przepisów o finansach publicznych w Konstytucji, dlatego że w przeciwnym razie nie będzie jasne, dlaczego nasze orzecznictwo wygląda tak, a nie inaczej. A zatem w pierwszej kolejności finanse publiczne w Konstytucji, miejsce i znaczenie tej problematyki, tak jak ona jest przez ustrojodawcę ukształtowana. Proszę zauważyć, że na 13 rozdziałów Konstytucji, to już są wszystkie rozdziały łącznie z przepisami przejściowymi i końcowymi, jeden rozdział, rozdział 10, poświęcony jest finansom publicznym. Co więcej, ten rozdział, jego przepisy, artykuły od 216 do 227, są to artykuły bardzo rozbudowane. Jeżeli spojrzymy na zawartość poszczególnych artykułów, to okaże się, że jest to nie 11 artykułów, jak formalnie można by sądzić, ale co najmniej dwa razy więcej. Ponadto, jak już też było wspomniane, ten rozdział nie wyczerpuje problematyki finansowej w naszej Konstytucji. Zbyt wiele czasu by zajęło, gdybym miała Państwu przedstawiać, ale przykładowo, tylko przypomnę, bo rozumiem, że Państwo interesują się problematyką zarówno orzecznictwa Trybunału, jak i w szczególności tym jej nurtem, który powiązany jest z jakimś argumentowaniem związanym z problematyką finansów państwa. Otóż proszę zwrócić uwagę, że mamy rozdział o samorządzie terytorialnym, w którym są bardzo istotne gwarancje związane z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Proszę zwrócić uwagę na takie postanowienie Konstytucji, które może jakoś rzadko pojawia się w świadomości szerszej opinii publicznej. Mamy w rozdziale 3 źródeł prawa, mamy artykuł 89, który wymaga, aby w każdym przypadku, gdy umowa międzynarodowa dotyczy znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, aby taka umowa była ratyfikowana po uprzedniej zgodzie na tę ratyfikację wyrażonej w ustawie. Wśród kilku punktów, takich jak umowa dotycząca pokoju, sojuszy, układów politycznych, układów wojskowych, w punkcie 4 jest właśnie takie postanowienie, że w przypadku, jeżeli umowa związana jest ze znacznym obciążeniem państwa pod względem finansowym, również ustrojodawca wymaga, aby było to poprzedzone zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie. A zatem trzeba powiedzieć, że miejsce finansów publicznych w naszej Konstytucji jest bardzo istotne. Można wręcz powiedzieć, że poczesne. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania z moim asystentem, ale także przy wsparciu naszego zespołu orzecznictwa i studiów, za co wszystkim Państwu bardzo dziękuję, spojrzeliśmy także do innych konstytucji europejskich. Otóż nierzadko spotkacie Państwo w konstytucjach i tych nowych, tych państw o podobnym
jak my, w podobnej jak my sytuacji, czyli konstytucjach wydawanych po 1992 roku, Estonia, Litwa, Łotwa i tak dalej, znajdziecie Państwo rozdział zatytułowany Finanse publiczne, ale nie o takim ciężarze gatunkowym są tam zamieszczone przepisy. Z reguły, podobnie jak konstytucje te tradycyjne, stare, ja przyznam, że z ciekawością zwróciłam uwagę przy tej okazji na konstytucję Danii, dlatego że jest to no jednak taki ustrój monarchii parlamentarnej, a zatem ciekawy, i konstytucja sprzed wielu, wielu dziesiątków lat. Z reguły problematyka finansów publicznych ogranicza się do klasycznej, tradycyjnej, pewnej specyfiki procedury budżetowej, parlamentarnej procedury budżetowej. Z reguły ogranicza się do postanowienia, że podatki tylko nakładane ustawą, czyli takie klasyczne, tradycyjne. Otóż nasza konstytucja, no w moim przekonaniu, właśnie w części finansowej, powiedziałabym, poszła do przodu w sposób nadzwyczajny, zważywszy, że były to lata 95-6 i koniec końców 7, chciałabym przypomnieć Państwu, że my to, o co idą boje w Unii Europejskiej, przedmiot, który staje się przedmiotem paktów, paktu stabilizacji, czy paktu o znacznie dłuższym tytule, ale potocznie nazywany paktem fiskalnym, to znaczy pewne rygory budżetowe, dyscyplina budżetowa i nade wszystko granica zadłużenia państwa, my to mamy w Konstytucji. My to mamy w artykule pierwszym, który otwiera rozdział 10 w artykule 216, ustęp 5, który, proszę wybaczyć, ale jednak to przytoczę, dlatego że to jest fundamentalne dla tej niezwykle ważnej dyskusji, jaka się przecież toczy i w naszym kraju. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. A zatem ten wielokrotnie przytaczany przez państwa również limit 60%, bo 3/5 to znaczy w procentach wyrażone 60%, państwowy dług publiczny, to jest kategoria znacznie szersza aniżeli deficyt budżetu państwa. Państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% rocznego produktu krajowego brutto. To jest zaczerpnięte, dlaczego właśnie taka wartość odniesienia? To jest zaczerpnięte z traktatu o ustanowieniu wspólnot europejskich i już wówczas, no już nie wspomnę nazwiska osoby, która pilnowała w Konstytucyjnym Zgromadzeniu Narodowym i w Komisji Konstytucyjnej, żeby ten zapis się znalazł. Jest to, nie ulega wątpliwości, norma o fundamentalnym znaczeniu, ponieważ to Konstytucja w naszej sytuacji ten próg nakłada. Co więcej, ustęp 1 tego samego artykułu mówi, środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. Tym samym otrzymujemy w istocie definicję, co to są te finanse publiczne. Finanse publiczne to wszystkie pieniężne środki publiczne, których gromadzenie i których wydatkowanie musi być określone w ustawie. Inaczej tym groszem publicznym, jak troszkę archaizując, chciałoby się powiedzieć, nie można dysponować. Proszę Państwa, znaczenie z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego orzecznictwa, nie mniejsze ma również artykuł 220. I tutaj dochodzę do pewnego takiego delikatnego tematu, gdzie trzeba jednak, no właśnie dziękuję Pan Prezesowi, że wspomniał moją proweniencję, gdzie jednak trzeba będzie w trzech zdaniach skorzystać z dorobku nauki finansów publicznych i to doprawdy nauki europejskiej, której nurtem jest nasza polska nauka finansów. Mianowicie Konstytucja nie mówi o równowadze budżetowej. To, co wielu
nie tylko reprezentantów zawodu państwa, dziennikarzy, ale także bardzo wiele osób głosujących, piszących komentarze do naszych orzeczeń. Nie wiem dlaczego, bierze archaicznie, literalnie, dosłownie. No równowaga, co to znaczy równowaga? To znaczy, że wydatki są dostosowane do poziomu dochodów, suma dochodów równa się suma kwota wydatków. I to takie saldo takie ma być. Proszę Państwa, mamy w nauce finansów publicznych zasady budżetowe, klasyczne, już otrzaskane w praktyce, w teorii, jak tylko można. Jest ich kilka takich fundamentalnych, podstawowych. Wśród nich jest zasada równowagi budżetowej. Powtarzam, sformułowana w XIX wieku, w drugiej jego połowie, a nawet pod koniec. Jak każda z tych zasad przeszła zasadniczą ewolucję. Pięknie w nauce francuskiej to się nazywa assouplissement, tak zwane łagodzenie wymogów związanych z tymi zasadami. Od dziesięcioleci zasada równowagi budżetowej już nie jest rozumiana, powiedziałabym, dosłownie w popularnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Między innymi był taki pan, bardzo wielki, bardzo ważny i bardzo sławny w pierwszej połowie XX wieku, John Keynes. Od czasu teorii Keynesa deficyt budżetowy, a zatem różnica ujemna pomiędzy kwotą dochodów i wydatków państwa, stał się regułą, stał się normą. Deficyt budżetu państwa, to znaczy, że wydajemy trochę więcej, aniżeli gromadzimy dochodów, stał się normą. I dziś równowagę budżetową, zasadę równowagi budżetowej rozumiemy jako względną, planową równowagę. I do tego właśnie odnosi się nasz artykuł 220 w Konstytucji, który tę istotę współczesnego pojmowania, współczesnej treści terminu, pojęcia i zasady równowagi budżetowej wyjaśnia. I mówi tak, zmniejszenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego. I to, proszę Państwa, tu jest jednoznaczna norma konstytucyjna, która wprowadza do praktyki orzeczniczej Trybunału kategorię równowagi budżetowej. Jeżeli Sejmowi nie wolno zmienić proporcji, jakie ustalone zostały w uchwalonym przez Radę Ministrów projekcie budżetu państwa na przyszły rok, to Trybunałowi Konstytucyjnemu również nie wolno tej równowagi zmienić. A zatem te rozliczne komentarze, które w sposób, no powiem, troszkę taki, no czasem właśnie kpiarski, czasem żartobliwy, mówią, no właśnie, równowagę budżetową, przytaczają w uzasadnieniu wśród wielu innych argumentów. No tak to już jest w naszym świecie, że wszystko się zmienia. I trzeba odrobinę sięgnąć do no, aktualnego, współczesnego znaczenia poszczególnych kategorii i pojęć, jeżeli chcemy się na ten temat wypowiadać. A zatem, proszę Państwa, mamy w sposób jednoznaczny wpisaną w treść norm konstytucyjnych nie tylko wartości, nie tylko zasad, ale norm konstytucyjnych zasadę obowiązującej wszystkich, obowiązującą zasadę, obowiązującą wszystkich równowagi budżetowej. Co więcej, chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że refleksem tej konstytucyjnie ustalonej reguły wartości jest odpowiedni przepis w ustawie również z 97 roku, tego samego roku, w którym uchwalona była konstytucja, w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Mianowicie w ustawie tej znajduje się od samego początku, od chwili jej uchwalenia, bo oczywiście były pewne, nieduże zresztą, zmiany po drodze w toku tych lat wprowadzane. Otóż jest obowiązkiem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, aby w każdym przypadku,
jeżeli orzeczenie Trybunału może wywołać skutki wiążące się z nakładami finansowymi, które nie są przewidziane w ustawie budżetowej, bądź może się tak zdarzyć w prowizorium budżetowym i tak dalej, prezes ma obowiązek zwrócić się do Rady Ministrów z informacją i z oczekiwaniem, że Rada Ministrów wyda opinię na temat tych ewentualnych finansowych skutków. Co więcej, Konstytucja ustala tutaj termin. Nieczęsto Konstytucja terminy wskazuje. Nie jest to sposób stanowienia norm prawnych na tym poziomie wagi i ogólności typowy, a jednakże Rada Ministrów otrzymała termin 2 miesiące, w jakim powinna tę opinię dla Trybunału sporządzić. A zatem powiedziałabym, że logika i kompletność tych postanowień konstytucyjnych wspartych i uzupełnionych ustawą o Trybunale jest, powiedziałabym, no może powiem zadziwiająca, dlatego że nie zawsze nam się zdarza, żeby jakaś kwestia w prawie była w ten sposób konsekwentny i jednoznaczny określona. To byłby ten wstęp. Miejsce finansów publicznych i znaczenie norm Konstytucji dla naszej problematyki. Jeżeli, raz jeszcze to podsumowuję, jeżeli spojrzymy na chociażby tylko przytoczonych przeze mnie kilka norm konstytucyjnych, nie ulega wątpliwości, że wśród wielu ważnych, fundamentalnych wartości, o których mówi Konstytucja, w pełni wśród nich znajduje się także stan finansów publicznych państwa i stan równowagi budżetowej rozumianej w sposób powszechnie przyjęty współcześnie. Otóż dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego związany z tymi dwoma kategoriami ściśle z sobą związanymi jest przebogaty. Jak wspomniałam, to spotkanie nasze dzisiejsze i te moje kilkanaście zdań wstępu poprzedzone zostało no, takim starannym przejrzeniem orzecznictwa i dzięki właśnie współpracy z wymienionymi już przeze mnie osobami wydaje się, jednak nasz zespół orzecznictwa i studiów mówi, wydaje się, na 100% tego nie mamy, ale że pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie w pełnym składzie, zostało wydane w styczniu 1992 roku i w tym kontekście wartość konstytucyjna, jaką jest zachowanie równowagi budżetowej w tym znaczeniu, jakie dzisiaj jest przyjęte, pojawiło się już, a przedmiotem sprawy było wstrzymanie waloryzacji płac pracowników sfery budżetowej. Proszę zatem zobaczyć, że jeszcze przed, jak my mówimy, w czasach przedkonstytucyjnych, rok 1992, już Trybunał Konstytucyjny był konfrontowany z tym problemem. Dowodzi to po pierwsze tego, że już mała konstytucja odpowiednie postanowienia miała, ale dowodzi jeszcze czegoś innego, że jest to rzecz tak oczywista, że nawet wtedy, kiedy nie ma expressis verbis pewnych wartości sformułowanych w najwyższym akcie wieńczącym system prawa w danym kraju, jest to po prostu oczywiste. Wiadomo, że państwo musi mieć środki finansowe po to, żeby działać, funkcjonować, realizować swoje zadania. A zatem sięgamy aż do 1992 roku. Oczywiście niezwykły problem, co wybrać, jakie orzeczenie, przy jakiego typu orzeczeniu na chwilę zatrzymać uwagę państwa, żeby to było miarodajne dla tego bardzo bogatego orzecznictwa dotyczącego tego tematu. Otóż można powiedzieć tak, że orzeczenia
w których występuje problematyka ta właśnie ogólna finansów publicznych i równowagi budżetowej, skupiona jest wokół dwóch wielkich bloków zagadnień. Po pierwsze, szeroko rozumiane prawa socjalne, w tym prawa emerytalne, rentowe, ale i szerzej, także kwestia pewnych odszkodowań należnych od państwa w związku z bądź to wydarzeniami przeszłości, bądź teraźniejszości. To jest bardzo obfita pula naszych orzeczeń. I druga, która właściwie no, też dotyczy praw majątkowych, a zatem tematycznie jest dosyć bliska, no, ale żeby jakoś to pogrupować, możemy powiedzieć, że druga grupa orzeczeń związana była z ograniczaniem praw do wynagrodzenia lub pewnych składników wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej, jak się mówiło dawniej, a dzisiaj jednak mówimy raczej pracowników sektora finansów publicznych. I pozwolę sobie przytoczyć Państwu tylko no, fragmenty, nie wiem, czterech może orzeczeń z każdej z tych grup, żeby pokazać, że Trybunał ważąc konstytucyjnie chronione prawa podmiotowe, prawa majątkowe, no, takie jak na przykład prawo do zabezpieczenia społecznego, konfrontując z tymi innymi wartościami konstytucyjnymi, nade wszystko z artykułem 2 Konstytucji. Państwo wiecie, że tutaj mamy sformułowaną zasadę demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i wywodzone z tej wielkiej, potężnej zasady, pochodne zasady, takie jak zaufanie do państwa i stanowionego przezeń prawa, nade wszystko jak konstytucyjna ochrona praw słusznie nabytych. Otóż w tym kompleksie wartości i zasad konstytucyjnych, no właśnie Trybunał również jest konfrontowany z tą wartością, jaką są finanse, stan finansów publicznych i równowaga budżetowa. I tak, przykładowo, mieliśmy takie orzeczenie wydane w roku 2000. Wydane w roku 2000, gdzie Trybunał Konstytucyjny, sprawa dotyczyła realizacji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego. Trybunał Konstytucyjny, jest to, gdyby to kogoś z Państwa interesowało, jest to wyrok z 4 grudnia roku 2000, sygnatura akt K9/00. I tutaj Trybunał podkreślił, państwo ma obowiązek podejmowania działań, które zapewnią odpowiednie środki finansowe niezbędne do realizacji konstytucyjnych praw socjalnych. Jednakże zwiększanie lub ograniczanie wydatków z tym związanych musi mieć, to już my mówimy, Trybunał mówi o sobie, zwiększanie lub ograniczanie wydatków z tym związanych musi mieć na uwadze konieczność zapewnienia równowagi finansów publicznych. Równowaga finansów publicznych stanowi wartość chronioną konstytucyjnie. Tak więc przykładowo jest to grudzień roku 2000, kiedy już miała miejsce kontynuacja pewnej linii orzeczniczej. Podobnie w kilka lat później, wyrok z października 2005 roku, który z kolei również, jestem w tej pierwszej grupie praw socjalnych, w którym to wyroku Trybunał podkreśla, że od momentu wejścia w życie konstytucji, kiedy w obecnym stanie konstytucyjnym już zwerbalizowaną wartością konstytucyjną stała się konieczność zachowania równowagi finansów publicznych, Trybunał musi brać to pod uwagę z tym zastrzeżeniem, i to myślę jest bardzo ważny pogląd prawny, który przewija się w całym orzecznictwie Trybunału z tym związanym, ustawowa realizacja konstytucyjnego prawa socjalnego nie może nigdy zejść poniżej minimum wyznaczonego przez istotę danego prawa.
A więc nawet godząc się na pewne, najchętniej bardzo czasowe, ale nawet pewne niekorzystne dla uprawnionego ograniczenia pewnego rodzaju świadczeń, Trybunał niezmiennie eksponuje, że może pomieścić się to jeszcze w wartościach konstytucyjnych, jeżeli jednakże owa mniej korzystna regulacja nie schodzi poniżej minimum związanego z istotą danego świadczenia. No więc dajmy na to, jeżeli ma to być zasiłek rodzinny, to jednakże on musi być jakąś postacią świadczenia wspomagającego daną sytuację prawem przewidzianą. I z kolei mamy ważenie owych wartości ułożone, które układa się w trochę inny sposób. Tam, gdzie waga interesu jest szczególna, taka, która wykracza poza nie tylko jeden przepis, jeden drobny fragment, tam Trybunał oczekuje od ustawodawcy, że to ustawodawca wywiedzie i udowodni, że ów stan finansów publicznych nie pozwala na zrealizowanie w pełni prawa konstytucyjnie chronionego określonych podmiotów. I przykładem, kiedy te same zasady obróciły się, znaczy nastąpiło przeciwstawienie tego rozumowania w stosunku do przed chwilą przeze mnie cytowanego, jest sprawa z marca 2011 roku, kiedy przedmiotem pytania prawnego był odpowiedni artykuł ustawy z lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Tam został zaskarżony przepis, który po pierwsze przyznawał owym osobom represjonowanym tylko jedno roszczenie, bez względu na to, jakiego rodzaju krzywd te osoby doznały, i ograniczał wysokość ewentualnego odszkodowania do ściśle określonej kwoty. Ponieważ mam te orzeczenia przed sobą, to przypomnę, że ten limit był 25 tysięcy złotych. I Trybunał zauważył w uzasadnieniu tego orzeczenia, że ustawodawca nie zachował odpowiednich proporcji do wagi interesu, który został naruszony na skutek wprowadzonego ograniczenia. Powołując się na równowagę budżetową, ustawodawca ograniczył prawo dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za bezprawne pozbawienie wolności przez państwo wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Odszkodowanie za szkodę materialną i niematerialną z tytułu owego bezprawnego pozbawienia wolności powinno mieć zawsze charakter zindywidualizowany. Jest rolą sądu, a nie ustawodawcy, określenie jego wysokości odpowiednio do wielkości poniesionej szkody. I zgodnie z rzeczywistością Trybunał podkreślił, to sądy mają wystarczające instrumenty, aby takiej oceny dokonać, a nie można tego typu oceny dokonywać na poziomie ustawodawcy, czyli równo, gładko, wszystkim jednakowo, bez względu na to, jakiego rodzaju szkody, ich skala i cierpień, i pozbawienia wolności miała miejsce. I wreszcie to, o czym wspomniałam, Trybunał w tego rodzaju sprawach, w tego rodzaju sytuacjach, Trybunał wskazuje ustawodawcy. Ustawodawca nie przedstawił wiarygodnego ekonomicznego uzasadnienia, dla którego takie ograniczenie, właśnie takie, na tym poziomie, na tej wysokości zostało wprowadzone. Sądzę, że przytoczenie tych trzech orzeczeń jest reprezentatywne dla tej niezwykle licznej grupy problemów, które rozpoznawał Trybunał Konstytucyjny w grupie, którą najogólniej nazwałam ochrona praw majątkowych związanych z prawami
konstytucyjnie chronionymi prawami socjalnymi, prawami związanymi z emeryturami, rentami, ale także odszkodowań związanych z działalnością organów państwa. Druga grupa, i myślę, że tutaj w pewien sposób zaskoczę państwa, nie mniej obszerna, nie mniej liczna, jeśli chodzi o nasze orzeczenia, ograniczanie prawa do wynagradzania pracowników sfery budżetowej. I tutaj chciałabym pokazać państwu, że pewne tematy, które bardzo niedawno, w ubiegłym roku, zaprzątały w sposób, powiem, zdumiewający opinię publiczną, nie są wcale nowością, tylko od kilkunastu lat one powracają co pewien czas. I tak mamy taką sprawę z roku 2000. Najchętniej przytaczam, cytuję państwu orzeczenia pełnego składu. Jak wiecie, orzeczenia pełnego składu mają moc wiążącą dla nas. Jeżeli Trybunał chce odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego przez Trybunał orzekający w pełnym składzie, to może to zrobić tylko pełny skład. Tamto, te orzeczenia, które, z którymi najczęściej macie państwo do czynienia, to znaczy orzeczenia składu pięciu sędziów, no takiego waloru, że następny skład musi powtarzać te podstawowe poglądy prawne, takiego waloru nie mają. Otóż w październiku 2000 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych. Była to sprawa, było to pytanie prawne. Państwo wiecie, że mamy kilka trybów postępowania, one się różnią między sobą. Było to pytanie prawne, czyli pytanie z jednego z sądów, sygnatura akt P8/00. I wówczas już Trybunał musiał sformułować następujące stanowisko. Określenie, jakie składniki i stawki wynagrodzenia będą odpowiednie do godności urzędu i zakresu obowiązków sędziów, należy do demokratycznie legitymowanego ustawodawcy. Rolą Trybunału jest zbadanie, czy normodawca, czyli ustawodawca, nie przekroczył granic swobody wyznaczonych przez Konstytucję. W tej rozpatrywanej sprawie kwestia swobody ustawodawcy jest znaczna. Tutaj powołujemy odpowiedni artykuł Konstytucji i Trybunał stwierdza, że artykuł ten operuje wyrażeniami niedookreślonymi, nie przekładającymi się na wielkości pieniężne. Te terminy to godność urzędu, zakres obowiązków, wynagrodzenie odpowiednie do i tak dalej. Otóż te ogólne nakazy ustawodawca musi wykonywać w sprzężeniu z realizacją innych, niejednokrotnie konkurujących wartości konstytucyjnych, takich jak sprawiedliwość społeczna, czy i o ile podobne ograniczenia dotknęły inne grupy zawodowe w ramach sfery budżetowej, a także równowaga budżetowa. I jak stwierdza Trybunał, tak było w roku 2000 i podobnie jest w roku 2013 i 2014, może występować pewne napięcie pomiędzy różnymi wartościami i kryteriami wskazanymi niejednokrotnie nawet w tym samym artykule Konstytucji. Państwo wszakże, nie ulega wątpliwości, powinno zapewniać sędziom nie tylko odpowiednie wynagrodzenie, ale także odpowiednie warunki pracy. A to także kosztuje. I to jest, proszę państwa, przegląd niezwykle skrótowy, a i tak przekroczyłam czas, który powinnam na to poświęcić. I tak przekroczyłam czas na orzecznictwo związane z finansami publicznymi. A zatem jeszcze proszę wybaczyć, ale no w granicach pięciu minut kilka słów o Banku Centralnym, tym bardziej, że tutaj nasza pani rzecznik na pierwszym miejscu wymieniła, że to jest temat. Proszę państwa, Bank Centralny kończy mój rozdział 10 zatytułowany Finanse publiczne, kończy artykuł 227, który właśnie stanowi tą konstytucyjną podstawę określającą rolę i miejsce Centralnego Banku Państwa. Centralny Bank Państwa
pełni podstawowe zadania, ma wyłączne prawo emisji pieniądza, ma wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej i wreszcie do jego zadań należy ochrona wartości polskiego pieniądza. Trzy takie podstawowe funkcje, jak powiedzą niektórzy, formułuje artykuł 227 ustęp pierwszy Konstytucji. I ku pewnemu zaskoczeniu każdego zajmującego się tą problematyką, choć jak powiedziałam paręnaście minut temu, nasza Konstytucja naprawdę była bardzo taka nowoczesna w podejściu, nawet przewidująca pewne potrzeby, mam na myśli ów limit zadłużenia długu państwowego, to tutaj zabrakło expressis verbis wyrażonej jednej cechy fundamentalnej dla Centralnego Banku Państwa, otóż jego niezależności. Takiego jednoznacznego my sformułowania nie mamy. Otóż jest wielkim dorobkiem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wypracowanie, uzasadnienie, powiedziałabym głębokie przeanalizowanie cechy niezależności Banku Centralnego, która jest rzecz jasna niezbędna dla realizacji tych funkcji. Wydaje mi się, że takim orzeczeniem, które po pierwsze zapadło niedawno, stosunkowo niedawno dla niektórych, 4 lata to już ho-ho, wiek cały w dzisiejszym tempie spraw, rzeczywiście 4 lata może to sporo. Jest to znowuż wyrok pełnego składu, wyrok, który prawdę powiedziawszy nikogo nie zainteresował poza specjalistami, a szkoda, bo jest to wyrok niezwykle interesujący, w którym, jak sądzę, mogę tak powiedzieć i sądzę, że pan prezes się zgodzi, właściwie Trybunał Konstytucyjny w tym pełnoskładowym wyroku z lipca 2009 roku zebrał cały swój dotychczasowy dorobek związany z pozycją, funkcjami, z tym wymogiem niezależności Banku Centralnego, czyli Narodowego Banku Polskiego. Może, żeby już do tej cechy niezależności nie powracać zbyt często, powiem, że jeżeli nawet, no właśnie tutaj szukamy wśród 7 ustępów tego artykułu jeszcze jakiś poszlak, że ustrojodawca miał na myśli tę niezbędną, konieczną niezależność Banku Centralnego, to właściwie sprawę załatwiają traktaty, prawo pierwotne Unii Europejskiej. Dlatego, że to w traktacie o funkcjonowaniu dziś, a wcześniej poprzedzających go traktatach, w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mamy jednoznacznie i to w kilku ważnych, istotnych miejscach wyeksponowaną oczywistą zasadę niezależności Centralnego Banku i tą niezależność traktat o funkcjonowaniu Unii w artykule 130, właśnie nie wiem, kto z nas jest bliższy istocie tej niezależności, czy nasze prawo, które mówi o niezależności banku, akurat nie konstytucja, ale ustawa o NBP, czy też traktat o funkcjonowaniu Unii, który może jest bliższy temu substratowi, do którego się odnosi, mówi o niezależności organów bankowych. I ponieważ, jak mówię, czas już trochę przekraczam, więc nie będę tego szerzej Państwu przybliżała, tylko wspomnę o dwóch rzeczach, żeby pokazać dorobek orzeczniczy Trybunału w tej materii, mianowicie ta niezależność musi mieć co najmniej 3 płaszczyzny, to znaczy niezależność polityczna, to jest oczywiste, usytuowanie Banku Centralnego wśród innych konstytucyjnych organów państwa i również sposób, w jaki powoływane są jego organy, a nade wszystko stojący na czele tego Banku Banków,
jak często mówimy, powoływanie prezesa, ale także niezależność funkcjonalna, to znaczy, że musimy objąć tą niezależnością nie tylko te trzy funkcje stanowiące trzon, to jest istota, no co to znaczy bank centralny, to znaczy właśnie to, co powiedziałam na początku, te trzy zadania razem, ale także bankom centralnym powierzane są inne zadania i on musi podobnie mieć możliwość ustrojową, prawną, ale także finansową, niezależnie wykonywać wszystkie zadania, które są mu powierzone. Niezależność Narodowego Banku zabezpiecza realizację tych celów konstytucyjnych, o których powiedziałam. I wreszcie, ponieważ jak mówię, było to z pozoru takie niezauważone orzeczenie Trybunału. Czego ono dotyczyło, powiem Państwu tylko w dwóch zdaniach, żeby no nie brzmiało to gołosłownie. Była to nowela z 2008 roku, nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. I zakwestionowany, to orzeczenie jest również i z tego punktu widzenia ciekawe, że wniosek został złożony przez prezydenta w 2009 roku, a zatem przed podpisaniem ustawy. Prezydent przed podpisaniem owej nowelizującej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przed podpisaniem tej noweli, skierował wniosek do Trybunału z wątpliwościami konstytucyjnymi, czy odpowiednie przepisy, które stanowiły o wyłączeniu Narodowego Banku Polskiego z akcjonariatu, to znaczy żądały pozbycia się pospiesznej sprzedaży akcji przez NBP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Ot taka instytucja, która nam też w pierwszej chwili taka dla nas takie bardzo oczywiste nie było. Cóż to za Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych mający formę spółki akcyjnej i co więcej pozbawiała również Narodowy Bank Polski wykonywania uprawnień z akcji. Okazało się, że jest to bardzo istotny element z punktu widzenia wykonywania zadań przez Narodowy Bank Polski. Okazało się, że rejestrowanie tych zdematerializowanych papierów wartościowych, ich rejestr, ich depozyt, który jest w ręku również tej właśnie instytucji, że ma to bardzo istotne znaczenie dla wykonywania nade wszystko tej funkcji, która mówi o polityce pieniężnej i o rachunkach i rozliczeniach, które bądź nadzoruje, bądź sam przeprowadza bank centralny i bez odpowiedniego wpływu na sposób pracy owej instytucji byłoby to niemożliwe. I w tej sytuacji Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność właśnie z artykułem 227 ustęp 1 Konstytucji owych przepisów, które zmierzały do radykalnego wycofania banku z akcjonariatu tego Krajowego Depozytu. A zatem orzeczenie z lipca 2009 roku o sygnaturze KP4/08 wydaje mi się, że warto jest przytoczyć. Sądzę, że przy wszelkich następnych sprawach, które dotyczyć będą ewentualnie bądź to samej pozycji ustrojowej Centralnego Banku, bądź w ogóle problematyki bankowej, z tego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny będzie czerpał. Może dla porządku i takiej lojalności wewnętrznej warto wspomnieć, że z kolei to orzeczenie w dużym stopniu korzysta z dorobku troszkę wcześniejszego, o niecałe dwa lata, o półtora roku wcześniejszego orzeczenia o sygnaturze U4/06, to była już całkiem inna sprawa. W tym miejscu myślę, że czas najwyższy, żebym skończyła moją próbę przedstawienia, przekonania Państwa, że finanse publiczne to bardzo ważna część zarówno Konstytucji, jak i naszego dorobku orzeczniczego. Dziękuję bardzo i tak jak powiedział Pan Prezes, jesteśmy otwarci na pytania dotyczące spraw poruszanych dzisiaj. Bardzo dziękuję Pani Sędzio.
za to panoramiczne przedstawienie kwestii finansów publicznych, ich istoty konstytucyjnej i tego, jak to się przełamuje w perspektywie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Musimy brać jeszcze pod uwagę to, że na nasze finanse publiczne ma coraz większy wpływ prawo unijne, a zatem również wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rola sądów tutaj jest trudna do przecenienia. Musimy też pamiętać o tym, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym najwięcej spraw, a przez to również najważniejszą izbą Naczelnego Sądu Administracyjnego jest Izba Finansów. Takie są realia. Ktoś może się obruszać z tego powodu, że tak się technicznie na to patrzy, a gdzie prawa człowieka? Prawa człowieka na pewno nie są w drukarni papierów wartościowych i dodrukowywanie papierów, jak pokazał przykład Grecji, prowadzi właśnie do degradacji praw i to gwałtownej degradacji poczucia zagubienia obywateli. Pieniądze są wypracowywane przez wszystkich, powinny być te, które stają się pieniędzmi publicznymi, są pobierane z danin, które płacimy, powinny być w odpowiedni sposób pod także nadzorem publicznym, także nadzorem mediów określane metody dystrybucji w obowiązującym prawie i muszą się trzymać ściśle tych wartości konstytucyjnych, bo państwo, które nie ma zbilansowanych, finansów, to państwo niesuwerenne. Państwo, które podlega decyzjom zewnętrznym i musi je przyjmować do wiadomości. Państwo, które ma zbilansowane finanse, jest państwem suwerennym. Jak wiemy również z historii, to o finanse, o podatki rozpoczął się bój i powstało państwo, które od i naród, które od ćwierćwiecza rzeźbią ziemię. Wszystko zaczęło się w Bostonie. Podatki są w dalszym ciągu jedną z najważniejszych kwestii, o których orzeka amerykański Sąd Najwyższy, który pełni też rolę Sądu Konstytucyjnego. Pani sędzia Gintoft-Jankowicz akcentowała właśnie pozycję banku. Chciałbym zwrócić uwagę na ten czasownik, który ustrojodawca użył w artykule 227 ustęp 1 odpowiada. Nie ma takiego drugiego czasownika w naszej ustawie zasadniczej. Prezes Rady Ministrów nie odpowiada za pozycję Polski w świecie, a prezes Narodowego Banku Polskiego odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Ustrojodawca, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, nie używa tutaj nazwy tego pieniądza, więc może na pewno pieniądzem polskim jest złoty, ale pewnie pieniądzem polskim, gdyby było euro, to był też pieniądz polski, tak jak euro jest pieniądzem francuskim, niemieckim i tak dalej. Więc za tym słowem odpowiadam, muszą iść odpowiednie instrumenty władcze po stronie prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Tak się składa, że i Polska, i my Polacy mieliśmy szczęście do tego, że na czele banku stali ludzie, którzy rzeczywiście wiedzieli, co znaczy odpowiada i wiedzieli, jak tej odpowiedzialności używać, żeby wartość pieniądza polskiego była chroniona, bo w pieniądzu, jak wiemy, wyrażają się
w taki symbolicznym, w symboliczny sposób dorobek nie tylko wszystkich razem, ale każdego z nas. I inflacja, gwałtowny spadek wartości pieniądza połączona właśnie z inflacją, czyli z różnymi populistycznymi działaniami Banku Narodowego, obojętnie w jakiego państwa by to nie dotyczyło, zabiera i to bezpowrotnie dorobek czasami całego życia jednego pokolenia. Stąd ciężar tej odpowiedzialności, ale również odpowiedzialność Trybunału Konstytucyjnego, aby w swoich orzeczeniach tam, gdzie prawodawca zawsze niezwykle polityczny, co jest jego naturą i na tym polega demokracja parlamentarna, chciałby jakby sięgnąć do tego, do tej drukarni, której można dodrukować pieniędzy, aby spotkał się z odpowiednią reakcją konstytucyjną. Polska, jak wiemy, niestety czy niestety nie jest supermocarstwem, nie może pobierać renty imperialnej, dodrukowując jak jedno z państw co kwartał kilkadziesiąt miliardów dolarów i przerzucając w zamian za świadczenia, jakie płaci imperium na rzecz porządku światowego, przerzucając koszty tej działalności wydawniczej na cały świat. Więc tutaj to jest dodatkowy element, który powinien nas skłaniać do tego, że możemy wydawać tylko tyle, ile wydajemy, ile zbierzemy w sumie z różnego typu danin, jakie płacimy. A Trybunał z drugiej strony stoi na straży tego, żeby te daniny trzymały się wartości konstytucyjnych. Czyli żeby na przykład podatki nie przybrały formy konfiskaty mienia. Do tej pory nie przydarzyło się tak jeszcze, aby jakiś uchwalony podatek miał formę konfiskaty mienia, jak to się przydarzyło w państwu węgierskiemu jakieś 3 lata temu czy 2 lata temu, kiedy został nałożony bardzo wysoki podatek od pewnych świadczeń wypłacanych członkom, zdymisjonowanym członkom zarządu spółek publicznych. I była odpowiednia reakcja Trybunału, Węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ale takiej sytuacji w Polsce nie było, ale sam fakt, że właśnie istnieje Sąd Konstytucyjny, powstrzymuje, to czasami wyraźnie słychać na korytarzach sejmowych, w salach, w których debatują komisje parlamentarne, że Trybunał tego nie zaakceptuje i rzeczywiście nie zaakceptuje. Tutaj jakkolwiek Konstytucja nie używa tego strasznego czasownika odpowiada w stosunku do Trybunału, to Trybunał prosto jest adresowany do sędziów w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie stoją na straży Konstytucji. My to nazywamy na co dzień w taki sposób, że Trybunał stoi na straży porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej i pragniemy, żeby to się znalazło w ustawie, której projekt przedłożył prezydent do Sejmu i nad którym było już pierwsze czytanie i na początku marca zapewne rozpoczną się prace przygotowujące drugie czytanie projektu tej ustawy. Bardzo proszę o pytania. Prosimy o pytanie. Będzie mikrofon podawany państwu. Kto z państwa? Bartek Rusowski, Polska Agencja Prasowa. Ja mam troszkę naiwne pytanie, od razu uprzedzam, ale 31 stycznia pan prezydent skierował do państwa w trybie kontroli następczej projekt ustawy, w skrócie nazywany projektem OFE. Ja chciałem spytać się, czy można w jakiś sposób na podstawie państwa doświadczenia w orzekaniu różnych wniosków stwierdzić, kiedy najwcześniej mógłby zapaść wyrok w tej sprawie, w sprawie tych pytań, które skierował do państwa prezydent. Dziękuję.
Gdyby Trybunał był maszyną do wydawania wyroków, to ten to, to i tak musielibyśmy wziąć pod uwagę, że tu naturalnie w tej sprawie prezes Trybunału był zobligowany wystąpić do prezesa Rady Ministrów o informacje, jakie nieprzewidziane w ustawie budżetowej koszty generowałby wyrok negatoryjny Trybunału. Trybunał też oczekuje na stanowisko ustawowych uczestników postępowania, czyli prokuratora generalnego i marszałka Sejmu. To są terminy dwumiesięczne i rozumiem, że następnego dnia albo tego samego dnia, jak wpłynie ostatnie pismo, Trybunał wyda wyrok, ale pewnie Państwo by byli niezadowoleni, gdyby Trybunał w takim tempie wydawał wyroki. Wyrok będzie wtedy, kiedy będzie. I tyle mogę powiedzieć. Na pewno, bo to do tego obliguje nas artykuł 45 Konstytucji, musi być wydany, podkreślam, musi być wydany bez zbędnej zwłoki. I tak będzie. Nie muszę jako prezes i przewodniczący składu w tej sprawie tu dopingować sędziów. Akurat sprawa zgodnie z naszą procedurą przypadła sędziemu nad wyraz sprawnemu. Więc tyle mogę powiedzieć w odpowiedzi na pańskie pytanie. Jeszcze. Sam wniosek mogą Państwo przeczytać na stronie Trybunału, a także, jak rozumiem, na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej. Mirosław Sienczyk, jeszcze chciałbym dopytać, kiedy jest planowane posiedzenie w tej sprawie? No, jak będzie projekt rozstrzygnięcia przygotowany przez sędziego sprawozdawcę. Tak, spotkać się, żeby sobie pogadać. To zawsze możemy sobie w Trybunale zorganizować posiedzenie wyjazdowe. Raz do roku to robimy. I wtedy wspólnie dyskutujemy jakieś sprawy związane naturalnie z orzecznictwem, niezwiązane naturalnie z polityką bieżącą. Ale nad rozstrzygnięciem wtedy, kiedy będzie projekt rozstrzygnięcia, a on, sędzia sprawozdawca zawsze zaczyna pracę bezwłocznie, ale bez wątpienia istotne znaczenie będą miały tutaj informacje prezesa Rady Ministrów. Pewnie zwyczajowo w tej sprawie to będzie stanowisko przygotowane dla premiera przez ministra finansów, stanowisko prokuratora generalnego, no i stanowisko marszałka Sejmu. Być może, tego nie wiem, Trybunał powoła, być może nie powoła ekspertów. Jeżeli będzie miał taką potrzebę, dzisiaj nie sposób jeszcze o tym mówić. I potem jest tak, no bywa tak, że po pierwszej naradzie już i po głosowaniu stanowiska sędziów wobec projektowanego rozstrzygnięcia, jeżeli ono uzyskuje akceptację i też uzasadnienie, uzyskuje akceptację, można wyznaczyć rozprawę. Znowu terminy ustawowe są, to musi być minimum 14 dni. Nie może być krócej i tego nikt nie może skrócić, nawet prezes Trybunału. Czyli ci, którzy oczekują natychmiast, to natychmiast może oznaczać, nie wiem, no nie wiem. Bo jak powiem Państwu czerwiec, to będziecie mnie trzymali za słowo, że najwcześniej powiedział, że w czerwcu będzie wyrok. Ale naprawdę nie wiem. Bo to byłoby też no, obraźliwe wobec rozsądku, gdybym mówił o jakichkolwiek terminach w tej sprawie. Panie prezesie, pani sędzio Marcin Getyk, agencja Reuters. Ja chciałbym zapytać, czy kto jest tym sędzią prowadzącym tą sprawę? Czy wybrali państwo i mogą nam zdradzić? Mam też jeszcze. To nie jest tajemnica. Pani sędzia Teresa Liszcz,
zgodnie z kolejnością przypadła jej ta sprawa. Gdyby z kolejności był inny sędzia, to by innemu przypadła. To nie ja decyduję o tym. Rozumiem. Mam jeszcze dwa pytania. Czy wystąpili już Państwo z tymi zapytaniami do prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego? I... Tak. Podpisałem wczoraj pisma do tych trzech organów. Dziękuję. I ostatnie pytanie mam. Czy zdecydowali Państwo, że będą w pełnym składzie obradować? Tak, sprawa jest w pełnym składzie. Sprawa jest w pełnym składzie. Dziękuję. To wynika również z tego, że wniosek złożył prezydent i pozycja ustrojowa głowy państwa wymaga, żeby w tych sprawach orzekał pełny skład i niemal zawsze tak się dzieje, a ta sprawa ze względu na to, iż dotyczy wielu milionów obywateli, z natury rzeczy wymaga rozstrzygnięcia przez 15 sędziów. Co można powiedzieć? Ostateczne wydanie orzeczenia. Tak doświadczenie uczy. Dzień dobry, Dominik Cierpioł, TVN24, Biznes i Świat. Chciałbym zapytać, wiem, że jeszcze nie możemy mówić o szczegółach tej sprawy, natomiast skoro jest ona tak bardzo złożona i kontrowersyjna w opinii publicznej, to czy Wysoki Trybunał może do niej podejść niezależnie od tego, jaki będzie wynik, w ten sposób, że ewentualne rozstrzygnięcia Trybunału będą obarczone bardzo długim terminem przystosowania do życia? Myślę tutaj o różnych wyrokach, które Trybunał Konstytucyjny orzeka i wtedy jest to czy kilka, czy kilkanaście miesięcy na dostosowanie prawa, na ewentualne przepisy, które zostaną zakwestionowane. Czy tutaj w związku ze złożonością tej ustawy możemy mówić o jakimś dłuższym terminie, jeśli Trybunał dopatrzyłby się jakiejś niezgodności z Konstytucją? Dziękuję. Panie redaktorze, to zależy od treści orzeczenia, bo jeżeli orzeczenie będzie aprobujące, no to nie ma co odkładać wejścia w życie poszczególnych postanowień Trybunału, bo dalej kwestionowane przepisy obowiązują, jak obowiązywały przed orzeczeniem. Mogą być takie postanowienia, które z natury rzeczy nie wymagają odłożenia w czasie utraty mocy. Nie wiem, jeżeli zaskarżenie dotyczy kwestii zakazu reklam, no to znowu odłożenie, takie rozstrzygnięcie w żaden sposób nie powoduje wydatków budżetu państwa i też nie wymaga natychmiastowej reakcji ustawodawcy, bo Trybunał w takim przypadku by przywracał to, co istniało przed wydaniem ustawy przez parlament. To wszystko zależy od treści orzeczenia, ale jeżeli jest aprobujące, to w ogóle kwestia odłożenia nie wchodzi w życie. Jeżeli przepisy nie, bo nie tylko w przypadkach, w których wyrok Trybunału oznacza wyłożenie z budżetu państwa nieprzewidzianych w ustawie budżetowej, czyli najważniejszej ustawie państwa, wydatków, ale również wtedy, kiedy Trybunał musi to zrobić, nie ze względu na te wydatki, tylko ze względu na to, że jeżeli my naprawiamy prawo, byśmy je naprawiali w ten sposób, żebyśmy tworzyli luki prawne, bo parlament nie jest maszynką do produkowania kolejnych ustaw, musi mieć czas. To wynika z różnego typu ocen. Może być tak, że jeżeli do końca kadencji parlamentu jest 4 miesiące, to naprawdę byśmy byli nieodpowiedzialni, gdybyśmy dawali 3 miesiące Sejmowi na wydanie ustawy. No oczywiście mnie się zdarzył taki termin, że w moim wyroku, gdzie ja byłem sprawozdawcą, Trybunał dał Sejmowi 3 miesiące, ale tylko dlatego, że wcześniej Trybunał w to samej konstytucyjnie sprawie orzekł i dał tam termin 9 miesięcy. I wiedzieliśmy, że w Sejmie pracują również nad zmianą tych przepisów, których orzekaliśmy w tej sprawie, w której ja byłem sprawozdawcą. To była niezwykle ważna ustawa, ale nie taka, która aż
interesowała mocno dziennikarzy, to była ustawa o zasadach stosowania środków przymusu bezpośredniego przez różne formacje policyjne. I w pewnym momencie pojawił się w mediach, pojawiły się informacje, czy tam bodajże po 12 maja 2013 roku policja będzie mogła używać pałek na przykład wobec osób, które no, dopuściły się, nie wiem, napaści na policjantów czy na inne osoby. Sejm zdążył, no a to zdarzył, to chyba rekord, jeżeli chodzi o taki bardzo krótki czas. Ale w sytuacji końca kadencji Sejmu to musimy dać więcej tych miesięcy, nawet jeszcze z zadatkiem, bo kończy się kadencja Sejmu. Nowy rozpoczyna pracę. Z natury demokracji parlamentarnej wynika, że spora część składu nowej Izby jest nowa. Ci ludzie muszą się wdrożyć do pracy. I znowu, jeżeli oczekujemy i zmuszamy parlament do tworzenia coraz lepszego prawa, no to musimy dać im czas. W tym, co nie jest wygodną sytuacją także dla Trybunału, w tym sensie, że tworzy się prawo, które Trybunał swoim wyrokiem pozbawił domniemania konstytucyjności, które obowiązuje, tak jak obowiązywało do tej pory, co rodzi szereg problemów dla sądów powszechnych na przykład. Czy mają dalej zawieszać postępowania w sprawach toczących się i czekać na ostateczną wypowiedź ustawodawcy, czy stosować prawo, co do którego Trybunał stwierdził, jest niekonstytucyjne, ale dalej tkwi w porządku prawnym, ponieważ konieczna jest zmiana. Czym innym są, tak jak powiedziałem, takie rozstrzygnięcia Trybunału, w których zmiana nie jest konieczna. Trybunał, nie wiem, w tej chwili już zupełnie abstrakcyjna rzecz. W Polsce byłaby cenzura i Trybunał by orzekał, że ten przepis, który wprowadza cenzurę, jest niekonstytucyjny. Tu żadnej wypowiedzi nie oczekujemy ze strony ustawodawcy. Po prostu nie ma przepisu, który pozwalał cenzurować jakiegoś typu wypowiedzi. Ten zakres jest objęty pełną swobodą wypowiedzi. I wtedy znowu odkładanie tego w czasie byłoby zwykłym dziwactwem. Jeśli można, to tylko dla informacji pana przypomnę, że maksymalny czas odroczenia wejścia w życie wyroków, właśnie tak jak pan prezes przedstawił państwu, tylko ma to sens w przypadku, kiedy uznajemy niekonstytucyjność jakiegoś przepisu, a o to pan pytał, konstytucja określa na 18 miesięcy, więc maksymalny czas, na jaki możemy odroczyć wejście w życie naszego wyroku, tak jak w sprawie pełnoskładowej, takiej, o jaką panowie pytają, to jest do 18 miesięcy. Dziękuję. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Mam nadzieję, że Wysoki Trybunał nie uzna, że naciskam na sprawę związaną z terminem tej ustawy. W takim razie będę naciskał, bo wczoraj jeden z dziennikarzy prasowych podał taką informację, powołując się na biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego i powiedział, że biuro poinformowało go, że sprawa związana z OFE będzie najwcześniej rozpatrywana mniej więcej za około rok, ponieważ Trybunał ma takie procedury. Czy możemy to rozumieć jako stanowisko Trybunału? Nie ma w tej sprawie wypowiedzi. Biuro prasowe, jeżeli tak, taka informacja realne. Była, no to była informacja Biura Prasowego Trybunału. I tyle. Życie, bo to jest... Informacja była inna, ponieważ ten pan dostał informację na pytanie, czy... Oczywiście, że może być rok. Tylko tyle. Lata to taką samą odpowiedź. Rozumiem. No, dwa lata to nie, myślimy, nie, że nie. Złego powiedzieć może o biurze. Być, ale tylko... nie sądzę, żeby to były... żeby w tej sprawie Trybunał musiał pracować dwa lata, bo z natury rzeczy sprawy przedkładane przez prezydenta także w trybie kontroli następczej mają swoisty swój priorytet. To znaczy sędzia, który otrzymuje taką sprawę, nie tyle, że odkłada inne sprawy, no właśnie, ale inne w tej sprawie nie czeka na, zwyczajowo czekamy na stanowisko właśnie Sejmu,
stanowisko prokuratora generalnego. Czasami wzywamy do zajęcia stanowiska prawnego przez konkretnego ministra albo jakiś inny podmiot władzy i czekamy wtedy. W tym przypadku właśnie ze względu na to, że jest to ustawa zakwestionowana przez, w tym fragmencie, w którym to prezydent zrobił, przez prezydenta. I jest to ustawa, która dotyczy interesów no, bardzo wielu podmiotów, no to ona z natury rzeczy musi mieć priorytet, co nie oznacza, że wyrok będzie jutro, bo to by oznaczało, że lekceważymy i podmiot, który zaskarżył ustawę, no i podmioty adresatów naszego rozstrzygnięcia. Ale z kolei niektóre media informują, że są i inne podmioty, które szykują wnioski kwestionujące poszczególne przepisy tej samej ustawy. To my Państwa możemy zapytać, czy to potwierdzacie, czy nie. Ma pan, ma pan solenne zapewnienie, że będzie orzeczenie. Zbędnej zwłoki. I proszę pilnować. Okay. Proszę mnie pilnować bez zbędnej zwłoki. No, nie mogę. To jest niemożliwe. No dzisiaj nie może pani zarzucić żadnej zwłoki. Dostałem to na biurko w... Przecież to dopiero przyszło. Musiałem przeczytać sam wniosek. Wczoraj poszły wszystkie pisma, które powinny pójść. Zresztą tu akurat, no to nie jest tak, że ja w tym przypadku bardzo szybko skierowałem pisma do marszałka Sejmu, do prokuratora generalnego i w tym przypadku, bo to nie zawsze, do prezesa Rady Ministrów. Ale w każdej sprawie jest tak, że następnego dnia, kiedy wniosek, pytanie prawne, skargę konstytucyjną otrzymuje, następnego dnia są wysyłane zarządzenia, pisma informujące te podmioty i żądające od nich zajęcia stanowiska. Prezes Rady Ministrów ma tutaj ustawowy termin 2 miesięcy do zajęcia stanowiska. Oczywiście mógłbym napisać 14 dni, tylko ktoś by powiedział, no to w ogóle on tak pro forma oczekuje, bo który poważny rząd w ciągu 14 dni na tak poważną ustawę jest w stanie odpowiedzieć na pytania, które Trybunał kieruje. To zaskarżenie rodzi. I tyle. No. A na tak. Odpowiedź to znaczy, że tak samo prokurator generalny i marszałek Sejmu, tak? Mają te terminy są jak gdyby dla wszystkich tożsame. Dziękuję. A czy mógłbym zapytać, jakie pytania Państwo wysłali do prezesa Rady Ministrów? Czy to już by była zbytnia dociekliwość? Pytanie było generalne dotyczące tego, bo hipotetycznie Trybunał może podzielić wszystkie wnioski, wszystkie punkty z wniosku prezydenta i co do i prezes Rady Ministrów musi się powiedzieć, jakie właśnie byłyby skutki finansowe rozstrzygnięcia Trybunału. Co nie jest łatwym pytaniem, no właśnie, bo sporo też pewnie zależy od tego, kiedy Trybunał będzie gotowy, żeby wydać wyrok. Nie, na siłę nie. Przyjmujemy że narracja pani sędzi była tak klarowna i tak panoramiczna, że w ogóle wstyd by było zadać pytanie. Nie, wręcz odwrotnie, bardzo, bardzo proszę, ale.
Znaczy, czy nie obawia się pani, że kryzys, który mamy od 2008 roku, to podkopuje te wartości, o których pani mówiła? Między innymi oczywiście niezależność banku centralnego, o której pani mówiła. W ten sposób na przykład, że toczące się prace dotyczące europejskiego nadzoru, one tak naprawdę ograniczają niezależność też NBP-u, chociaż można powiedzieć, że nadzór jest tam po stronie Komisji Nadzoru Finansowego, ale NBP cały czas ma potężną rolę, jeżeli chodzi o te działanie. No jak obserwuję pracę na przykład na temat Rady do spraw ryzyka systemowego, to ze względu na ilość konsultacji w tym całym nadzorze paneuropejskim, to jeżeli będziemy mówić o niezależności nie od polityków poszczególnych, ale od innych instytucji, to ona jest coraz mniejsza po prostu. Czy pani podziela taką opinię? Znaczy, no to dotyka pan bardzo takiego, powiedziałabym, delikatnego i wielkiego i przyszłościowego problemu. Oczywiście, że zawsze pewna zawsze jest coś za coś. Jeżeli jesteśmy członkiem integracji, jeżeli ta pewnego typu wspólnoty, jeżeli oznacza to, że dzielimy się pewnego rodzaju kompetencjami, bo tak to jest, oznacza to, że coś za coś. Oznacza to, że w ramach tejże wspólnoty prowadzone są pewne polityki uzgadniane, koordynowane, ale także godzimy się na, powiedziałabym, dodanie jednego szczebla, nie tylko koordynującego, ale także nadzorującego. Proszę zauważyć, znaczy pan powiedział, że kryzys osłabia te wartości. Właśnie no niestety jest inaczej. Kryzys, czyli taka bessa gospodarcza, wzmacnia znaczenie tych wartości. Dlaczego? Dlatego, że mamy mniej pieniędzy i musimy z tym większą dyscypliną, rozwagą patrzeć, jakie będą skutki każdego kolejnego, no, na przykład wydatku, prawda? A to jest nasz problem, że ktoś się skarży w Trybunale i twierdzi, że oto nowe przepisy, które zmieniły dotychczasowe zasady waloryzowania rent i emerytur na przykład, są mniej korzystne niż te, które on miał w ustawie zapewnione. W momencie kryzysu znaczenie tych wartości, o których dzisiaj mówiliśmy, finanse publiczne, ta względna, planowana równowaga budżetowa, znaczenie ich, powiem, niestety rośnie, bo każdy by chciał, żeby była możliwość pełnego realizowania konstytucyjnie chronionych praw majątkowych człowieka i obywatela, prawda, pełna. Także kryzys, który powoduje zmniejszenie owych rzeczywistych zasobów, sprawia, że na poziomie orzekania te właśnie wartości nagle pojawiają się i są konieczne. Musimy je brać pod uwagę. Gdyby tu była pełna prosperity, wzrost dochodu narodowego roczny 6% rocznie, prawda, a nie 2, maleńki jakiś procencik, to te wartości miałyby mniejsze znaczenie. Ja myślę, że właśnie dlatego dzisiaj, w lutym 2014 roku, zdecydowaliśmy się na ten temat spotkania z Państwem, że ostatnie, no bo ja wiem, ze 2 lata, w ciągu ostatnich 2 lat, nasze orzeczenia były w różny bardzo sposób komentowane i to nie tylko przez prasę, ale również w publikacjach profesjonalnych, zawodowych, w różnych periodykach, glosy do naszych orzeczeń, komentarze, artykuły związane z niejednokrotnie nie do końca prawidłowym rozumieniu po prostu procedur. I co to znaczy, że Trybunał Konstytucyjny musi zakwestionowany przepis czy zakwestionowane akty normatywne konfrontować z wskazanymi wzorcami, czyli z wskazanymi przepisami Konstytucji. Natomiast kwestia, powiedziałabym, skali tego nadzoru,
to, o czym Pan mówi, z największą ciekawością, przynajmniej staramy się obserwować postępy prac instytucji unijnych związanych z przyszłą Unią Bankową. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, czy i o ile, nie wiem, czy może Pan pamięta, to ładnych parę lat temu, kiedy w naszym systemie nastąpiło połączenie nadzoru bankowego. Nadzór bankowy był wyłącznie właściwością NBP-u. Narodowy Bank Polski sprawował nadzór bankowy nad całością banków. Osobno były nadzory inne finansowe. Parę lat temu, po dosyć dużych dyskusjach, nastąpiło połączenie, utworzenie Komisji Nadzoru Finansowego, która przejęła nadzór bankowy od Narodowego Banku Polskiego, przy czym dzisiaj nadal ten nadzór bankowy sensu stricto nadal stanowi dominującą część w strukturze Komisji Nadzoru Finansowego. Ciekawa jestem bardzo, czy właśnie to, o czym Pan redaktor wspomina, no nie zmusi nas do... To była duża dyskusja, czy to jest trafne połączenie nadzoru nad funduszami emerytalnymi, tego całego rynku finansowego, połączenie w ten jeden organizm. Zobaczymy, czy właśnie to, o czym Pan wspomina na poziomie Unii Europejskiej, czy to nie sprawi, że bardziej racjonalne będzie wobec tego ponowne rozdzielenie, co innego nadzór nad tym rynkiem finansowym, co innego nadzór bankowy sensu stricto. Zobaczymy. Na koniec powiem, w 2009 roku wydawnictwo sejmowe wydało książkę dwóch najwybitniejszych teoretyków prawa konstytucyjnego w Stanach Zjednoczonych ze szkoły Uniwersytetu w Chicago. To nie. Payna i Holmesa. Tytuł tej książki Koszt praw. Dlaczego wolność zależy od podatków. Książki już nie ma na rynku, więc to nie jest jej reklama. Nie. Ale obydwu znam. Warto przejrzeć. To naprawdę ludzie, którzy kochają wolność. I oni wyłożyli, dlaczego to zależy od podatków. Dlaczego wolni są ci, którzy umiejętnie zbierają podatki, jak Sherlock umiejętnie Holmes je wydają, stymulując i wolności Sunstein. Sprawne państwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.